zakończył się proces Optyka z Sosnowca. W środę 1 lutego w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu odbyła się kolejna i ostatnia rozprawa oskarżonego o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem 11-letniego Sebastiana z Katowic, Tomasza M. Z informacji przekazanych przez prokuraturę wynika, że podczas rozprawy nie wpłynęły nowe wnioski dowodowe, co miało miejsce ostatnim razem, w listopadzie. Dziś zeznawali bigli ze zakresu psychiatrii. Sąd przeprowadził wszystkie dowody, zamknął przewód sądowy. W dniu dzisiejszym strony wygłosiły mowy końcowe. Przeprowadzono wszystkie zaplanowane dowody sąd zamknął przewód sądowy. Ujawnił dowody, których bezpośrednio nie przeprowadzał na rozprawie. Kwestia kary, odniesienie się do kwestii kary nastąpi po publikacji wyroku. Przypominam, że rozprawa toczy się z wyłączeniem jawności. Z tych względów nie możemy ustosunkować się do przebiegu rozprawy. Z uwagi na wyłączoną jawność procesu nie wiadomo też, czy w trakcie jego trwania Tomasz M. przyznawał się do zarzucanych mu czynów, co miało miejsce jeszcze w czasie toczącego się śledztwa. Przypomnijmy, że Tomasz M. usłyszało łącznie 7 zarzutów, w tym 2 dotyczące 11-letniego Sebastiana z Katowic. Do opinii publicznej podano jedynie ten dotyczący zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, ponieważ charakter drugiego jest zbyt drastyczny. Do porwania, a potem zabójstwa chłopca doszło w maju 2021 roku. Tomaszowi M. grozi dożywocie, a wyrok w tej sprawie zapadnie 15 lutego. Dziś w nocy na dachu jednej z kamienic w centrum Zabrza pojawił się ogień. Gdyby nie czujność lokatorów, mogłoby dojść do ogromnej tragedii. Palił się dach, palił się część koło komina na dachu, płonęła i dymiła. Zadzwoniłem na straż pożarną o 3:30 i zacząłem powiadamiać sąsiadów, żeby wstali i ubierali się, bo trzeba się, że tak powiem, ewakuować. Były dzieci, były koty, psy, więc było zamieszanie, ale jakoś tak ogarnęliśmy to wszyscy, zgrupowaliśmy się na dole, na parterze. Ucieczka z kamienicy była trudna, bo z płonącego dachu spadały dachówki. Jednak w końcu z pomocą strażaków 14 osób, w tym 5 dzieci, opuściło strefę zagrożenia. Potem akcję gaśniczą utrudniał silnie wiejący wiatr. Dowódca, który przyjechał na miejsce, widząc ten płomienie, ten pożar, który się bardzo szybko rozprzestrzenia, podjął bardzo trafne decyzje, zadysponował kolejne zastępy, opanował ten pożar. Nasi strażacy bardzo szybko, wchodząc do środka po klatce schodowej, również po drabinie mechanicznej, ugasili ten pożar tak, że nie przedostał się na sąsiedni obiekt. W nocy w okolice kamienicy został podstawiony autokar, w którym znaleźli schronienie ewakuowani lokatorzy. Urząd Miejski w Zabrzu zapewnił poszkodowanym noclegi. Jedna z rodzin skorzystała z hostelu, reszta najbliższy czas spędził u bliskich. Monitorujemy sytuację na bieżąco. Zapewniliśmy plandeki, które zabezpieczają aktualnie właśnie spalony dach po to, aby budynek nie ucierpiał dalej. Powiatowy inspektor budowlany wyłączył z użytkowania ostatnie piętro kamienicy i poddasze. Na razie nie wiadomo, co było dokładną przyczyną pożaru w kamienicy. Poważny wypadek na drodze pomiędzy Rybnikiem a Raciborzem. Dzisiaj przed godziną 6 rano w tym miejscu zderzyły się 2 samochody. W miejscowości Kornowac samochód osobowy wjechał w jadącego w przeciwnym kierunku busa. Kierujący samochodem Toyota z nieustalonej przyczyny zjechał na przeciwległy pas ruchu, zderzył się czołowo z tym właśnie busem. W wyniku tego zdarzenia 10 osób łącznie, czyli 2 osoby z Toyoty i 8 osób z busa trafiły do szpitala w Raciborzu, w Rybniku i Wodzisławiu Śląskim. Osoby te wszystkie mają urazy kończyn, różne obrażenia. W różnym wieku są to mężczyźni i kobiety. Niewiele brakowało i samochód mógł wpaść do głębokiego rowu. Do wypadku doszło nad ranem, dlatego niektórzy uważają, że na drodze wojewódzkiej numer 935 było wtedy ślisko. Policja na razie nie potwierdza, że to mogła być przyczyna wypadku. Wiadomo, że obydwaj kierowcy byli trzeźwi. Upijali go, odurzali narkotykami, bili i przypalali papierosami. Pseudokibice z Rudy Śląskiej znęcali się nad 15-latkiem. Młodzi mężczyźni w wieku 17 i 20 lat upatrzyli sobie młodszego od siebie chłopca i torturowali go przez kilka miesięcy. To kibole górnika Zabrze z Goduli. Ojciec zgłosił nam po tym, jak zauważył, że syn wrócił do domu z złamanym nosem, bardzo mocno poobijany, miał złamany ząb, złamany kciuk.
i inne jeszcze obrażenia na ciele, które świadczyło o tym, że był przypalany papierosami, że strzelali do niego z pistoletu na stalowe kulki. Ponadto zmuszali go do picia alkoholu i podawali narkotyki. Przed sądem mieli tłumaczyć, że robili to dla zabawy. Początkowo chłopiec w ogóle nie chciał przyznać się do tego, co się dzieje. Zapewnienie go, że będzie dobrze, że oni muszą ponieść karę, spowodowało, że przyznał, kto to był. Takich ofiar może być też więcej. Policjanci są już blisko dotarcia do kolejnych osób, nad którymi ta dwójka miała znęcać się psychicznie i fizycznie. Obu zatrzymanym przedstawiono zarzuty znęcania się ze szczególnym okrucieństwem, spowodowania uszczerbku na zdrowiu, rozpijania małoletniego i nakłaniania go do zażywania środków odurzających. Najbliższe 3 miesiące 17 i 20-latek spędzą w areszcie. Trwa wyburzanie pierwszej i jednej z najstarszych piekarni w Sosnowcu, a właściwie budynków, które po niej zostały. Na terenie przy ulicy Kotlarskiej trwają intensywne prace z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu. Część budynków zagrażających bezpieczeństwu już została rozebrana. To miejsce, w którym kilkukrotnie dochodziło do wypadków i pożarów, jednak teren był w rękach prywatnych, stąd władze miasta nie mogły podjąć kroków niwelujących potencjalne zagrożenie. Istniejące budynki stanowiły zagrożenie, co wykazał przegląd budowlany i musieliśmy podjąć jak najszybsze kroki, żeby nie doszło do, jak pamiętamy, kolejnej tragedii w tym miejscu. Prace ruszyły na początku tamtego tygodnia. Obecnie zagruzowane są 3 najniższe budynki i dzisiaj przystąpiliśmy do prac zagruzowania tego najwyższego budynku. Istnieje zawsze możliwość niekontrolowanego zawalenia ściany, odpadnięcia tynku, odpadnięcia cegieł. Stąd na czas prowadzonej rozbiórki częściowo wyłączona z ruchu jest ulica Wiązowa od Alei Mireckiego do skrętu w ulicę Swobodną. Prace mają zakończyć się do 10 lutego, a po uporządkowaniu w ciągu kilku miesięcy teren zostanie wystawiony na sprzedaż. Władze Sosnowca przez wiele lat starały się o jego przejęcie, a finalnie od czerwca 2022 roku piekarnia jest w rękach miasta. Można powiedzieć piekielne piekarnie, bo niestety to miejsce było niebezpieczne i dochodziło często do tragicznych zdarzeń. Było to miejsce prywatne i wiele ciężkiej pracy, za to trzeba podziękować naszemu sztabowi prawników. Udało się to miejsce przejąć, mamy pewną drogę, którą będziemy pewnie obierać w innych sytuacjach. No i dzisiaj wyburzenie tego miejsca, tak żeby zabezpieczyć teren, a następnie zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przetarg i mamy nadzieję, że realizacja tego planu zagospodarowania przestrzennego, czyli budownictwo wielorodzinne. Poza budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi przewidziano także miejsce dla usług. Koszty wyburzenia i oczyszczenia terenu to ponad 230 tysięcy złotych. Rodzice, a przede wszystkim dzieci mogą odetchnąć z ulgą, bo w miejscu starego budynku szkoły podstawowej przy ulicy Laryskiej w Mysłowicach powstanie nowy. Mieszkańcy dzielnicy są bardzo zadowoleni, ponieważ pamiętajmy, że czekają na budowę nowej placówki już dobrych parę lat. No, placówka powstanie, to będzie szkoła, hala sportowa i przedszkole. Przypomnijmy, że stary budynek szkoły został zamknięty we wrześniu 2022 roku z powodu złego stanu technicznego. Pękały ściany nośne, konstrukcja przechylała się. Dzieci oraz wszystkich pracowników tymczasowo przeniesiono do budynku szkoły podstawowej nr 15 w dzielnicy Wesoła. Bardzo staramy się, żeby poprzez imprezy, różnego typu działania, dzieci zaadaptowały się do nowych warunków i myślę, że już to nastąpiło. Niemniej jednak z nostalgią wspominają swoją szkołę, swoje miejsce i liczą na to, że powrócą tam. Nastąpi to jednak nie wcześniej niż za 2 lata, bowiem warta ponad 30 milionów złotych inwestycja zakończy się najwcześniej w drugiej połowie 2025 roku. Budową nowej szkoły zajmie się firma z Bielska-Białej.